Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną Łukasz Jajecznica, czyli jak widzieliście już po tytule, jesteśmy w browarze Podgórz. Powiedz mi, dlaczego Podgórz? Bo ja sam nie wiem. Podgórz jeszcze się wiąże z moim piwowarstwem domowym. Bo Podgórz to jest to miejsce, gdzie mieszkam w Rabce. Ta górka. Aha. I mikrobrowar Podgórz powstał w 2006 roku i jak zakładałem... Jako browar domowy. Tak. Jak zakładałem później rzemieślniczy, no to już został browar Podgórz. No dobra, to ma sens. Znaczy w ogóle dojechałem dzisiaj do Łukasza i mówię, no musisz być wesoło w zimie, bo dojazd jest naprawdę mocno pod górę, bardzo wąską drogą. Bo właśnie, nie jesteśmy w Rabce, tylko jesteśmy w... Bielance. Bielance, to jest miejscowość w gminie Rabka Wyżne. Tak? Raba Wyżne. Raba Wyżne, tak, widzieliście tam znak przed browarem. No okej, okay. No to jesteśmy w sercu browaru, czyli na warzelni. To opowiedz trochę o tym sprzęcie. Tutaj za Łukaszem jest kocioł warzelno-zacierny. Tak jest. Kać filtracyjna za nami. I tu po prawej ręce mojej jest zbiornik ciepłej wody. To są wszystko sprzęty używane. Ale używane w browarze, czy jakieś inne cele miały? Nie. To były albo schładzalniki na mleko, te dwa. Mhm. A to był kocioł do topienia tłuszczu. On wymagał przeróbek. Smalcu czy czego? No tego dokładnie nie powiem, ale po prostu był kocioł parowy, pojemność 1500. Mhm. Trzeba było go przywieźć, przerobić, to ocieplenie dorobić, prawda? Pokrywę, mieszadło. Aha, czyli to jest dorobione ta to część, jest dorobione, tak? Ta część. No i zostałem producentem tym samym tego kotła. Masz zatwierdzenie typu. Mam zatwierdzenie typu, wszystko. No i no wiadomo, że to musi być dobre, no więc... Nie musi być ładne. Poszedłem też w grzanie parowe, z którego jestem zadowolony bardzo. No a tutaj zwykła przeróbka, żeby sito, no to żaden problem, nie? Każdy, kto tylko spawa w nierdzewce, to może takie rzeczy dorobić. Mhm. Więc tutaj zrobiliśmy sito, tutaj nie trzeba nic zrobić, tylko zawory, prawda? Mhm. No pompa, falownik, no to muszą być takie rzeczy. A powiedz, tu jest, pojemniki są 1500, czy to znaczy, że wybicie też jest 1500, czyli 15 hekto, czy mniejsze? No mniejsze, bo 15 hekto jest do samej, aha, no, także 12 hekto mógłbym zrobić. Natomiast na razie, dopóki mam ten kocioł, to nie wychodzę na większe wybicia, bo nie mieści się po prostu. Wiadomo, musi być piana, musi być wszystko. Się zmieścić. Dodawanie chmielu czasami się kończyło na suficie. No, także... czyli takie, można powiedzieć, że wybicie browaru Podgórz to jest dziesiątka, tak? No taka dobra dziesiątka. Dobra dziesiątka. Tanki masz też dziesiątki, czy większe? Czyli robisz dwie warki na jeden tank, czy? Dwie warki robię. 30 hekto mam tankofermentory. Nawet aha, większy. Czyli tam jest zapas jeszcze jest na pianę. Zapas, no bo jest w planach oczywiście, tu też zmiany są w planach. Mhm. No ale najpierw zacząłem od tych bardziej newralgicznych punktów. Mhm. Od wąskiego gardła. Porządny sprzęt musi być na fermentacji, a dopiero później się będę zmartwił warzelnią. Mhm. Powiedz mi, wystartowałeś kiedy dokładnie? W kwietniu. 2014? Nie. Niecałe dwa lata temu, no czyli... Półtora roku. No trochę więcej niż półtora. Ile warek na koncie? 140. Okej. Okay. A ile piw w ofercie? No około 20 się uzbierało. No całkiem sporo. Może więcej nawet. Czyli jednak jesteś też zwolennikiem tej teorii, czy tam strategii, żeby wpuszczać dużo nowości i premier. Czy rynek cię zmusił? To może... No może to jest tak, że no my jak w domu ważyliśmy, no to każdy ma ochotę uważać coś nowego. Innego, tak. Sprawdzić się, no i no nie stać w miejscu. Typowy chociaż... po prostu piwowar domowy, który poszedł na rzemieślnika i chce tak jak wcześniej. No bo to nie, no bo to o to chodzi, tak? O to, tak jak też Ziemek Fałat mówił przy okazji Pinty Miesiąca. Mówi, no chodzi o to, żeby się nie nudzić też, nie? Żeby to dawało satysfakcję, żeby było coś oczywiście nowego. Chociaż myślę, że z czasem specjalizacja jakaś przyjdzie, no bo
Zmienia się ten świat. No ja myślę, że pierwszy tutaj w krafcie postawiłeś na porter bałtycki. To zresztą nie jest przypadek, bo z porterem odnosiłeś w piwowarstwie domowym największe sukcesy. Złoto w Żywcu, a w Cieszynie też coś wygrałeś? Czy... Też było. Raz drugie, raz pierwsze. Czyli dwa pierwsze i drugie miałem w porterze. No, także wiecie, także to nie jest przypadek. No i postanowiłeś uważać porter właściwie jako jedno z pierwszych piw chyba, tak? Nie, trochę więcej. No, po pół roku. 50 warka. 50 warka, ale to trochę ponad pół roku, niewiele ponad pół roku, nie? No, bo to niemal rok temu było ważone piwo, tak? Tak, tak. I 20 chyba 6 listopada, no, teraz mamy. Ja pamiętam, że ty wrzuciłeś zdjęcie chyba próbki tego piwa zaraz po fermentacji. Powiedziałeś, że jest niezły na rok. Ja mówię, kurczę, to szkoda, że nie wysłałeś na wielki test porterów. No a tu się okazało, że ty masz koncepcję, żeby go leżakować do no, rok, tak? 12 miesięcy. No to powiem szczerze, że taka dosyć crazy decyzja. Bo... A kto mi może zabronić? No właśnie, kto bogatemu zabroni? No bo miałeś wtedy ile tanków? No fermentor jeden i trzy leżaki. I jeden leżak sobie zablokowałeś na porter. Jeden leżak, tak. A co? Czyli de facto o 1/3 zmniejszyłeś możliwości produkcyjne browaru. To ile to piwo będzie kosztowało? 100 zł za butelkę? Nie, normalnie raczej. Ja nie odczuwałem takiego strasznego braku tego tanka. Nawet przy chmieleniu na zimno leżakowanie piwa dłużej niż 2 tygodnie odbija się już negatywnie. Więc te dwa fermentory, te leżaki dwa były ok. No. Chyba, że się chciało robić jakieś piwo, no już powiedzmy, niekoniecznie gdzie chmiel by był dominujący, tylko jakieś inne aspekty, no i to mnie wtedy blokowało. No ale to robiłem sobie wakacje. A w ogóle jak na tej warzelni ci wychodzą te piwa no, o wysokim balingu, czyli właśnie ten porter, ten ostatnio był, jak ten łowca się nazywał? Burgundowy łowca. Burgundowy łowca. Czyli barley wine. Nie ma problemów? Czy musisz ich mniej uważać? No tym razem jak robiłem Ford Portera, no to już zebrałem wszystkie doświadczenia z wcześniejszych, no i okazało się, że da się uważać 12 hektoportera w jeden dzień. Aha, w jeden dzień, to nie znaczy, że w jednej warce. W jednej warce, tak. W jednej warce. Zacierałem podwójnie, aha. Tylko było kombinację z wysładzaniem wtedy. Rozumiem. Ale co, zacierałeś w brzeczce? Nie. Dwa razy w wodzie normalnie. Dwa razy... No drugi raz w brzeczce. A, czyli jednak. Ta druga warka była w brzeczce. I co, dobrze się filtrowało? Bo my żeśmy tak zrobili w Widawie, to nam się źle filtrowało. Ta druga filtracja jest dłuższa, ale ja też zrobiłem taki myk, że nie robiłem zasypu równo, tylko jak wiedziałem, że wrzucam pilzneński i będzie go więcej, to wrzucałem więcej, no bo pilzneński się łatwiej filtruje, a później te wszystkie inne dodatki dodatkowe, czy ciemne i tak dalej, no to szły w drugiej filtracji. No i ta druga wtedy automatycznie... Była gorsza. Była gorsza, no. Dodatkowo jeszcze bardziej lepka, tak? No bo zacierasz już w brzeczce, nie? Czyli tak lepkość wzrasta. No ale to fajnie, że to tak zwane ważenie dwuraźne, czy zacieranie dwuraźne zostało przetestowane w praktyce i działa. Bałem się tego, bo nie wiedziałem, jak długo to będzie trwało. Nie chciałem, żeby ta brzeczka leżała. Ta przednia, bo to jest 20, czy? Będzie 22 tym razem. 22. No, bo domowe były 22. No to stwierdziłem. Nie, no 22 to królewska waga, tak? Dla porteru bałtyckiego. Natomiast 20, ta co teraz jest, no moim zdaniem nie brakuje jej mocy. Zobaczymy, jak tu wyjdzie, bo nie dodaję. Ale poczekaj, bo powiedziałeś, 22 to jest to, co uważyłeś teraz, tak? Tak? A, bo ty już uważyłeś następną warkę, bo tam no, zostanie rozlana. Aha, czyli już na 2016. Tak, tak. No to kurczę, to ty powinieneś w ogóle numerować te butelki i sprzedawać tak jak Ciechan, wiesz, tak żeby ludzie sobie odkładali, porównywali, nie? Znaczy to moja sugestia. No, a w ogóle będzie w butelkach? Można tak robić, tak, jest nalany do butelek. Ile tych butelek jest? Ponad 1200 mi wyszło. No, to dobrze.
No i też dość dużo jest w petainerach. Mhm. To znaczy, a propos tego numerowania i tak dalej, no... Ja nie czuję się w marketingu szeroko pojęty. To ja ci mówię, że tak powinieneś zrobić. Czasami mnie takie zachowania śmieszą. Irytują, czy tam może złe słowo, no śmieszą może bardziej, nie? Mhm. I dlatego też może nie jestem takim zwolennikiem, no ale być może jeżeli to ludziom, którzy to mają pić, w czymś pomaga, no to być może tak trzeba będzie zrobić kiedyś, no nie? Nie, ja myślę, że wiesz, ja myślę, że no... To piwo przy tych nakładach, szczególnie czasu, no zasługuje na to, żeby mu nadać taką rangę rzeczywiście, no, żeby nie po prostu sprzedać, wypić i ten, tylko zrobić z tego naprawdę show. A powiedz mi, a nie myślałeś o beczce drewnianej? Na razie się boję beczek. Mhm. Zresztą tyle browarów to już zaczęło robić. Już nuda. Są dobrzy w tym, bo piłem fajne przecież piwa i też fajne piwa piłem z płatkami dębowymi, czyli wszystko się da, no nie, ale... Bo to jest też taki łatwy sposób trochę... swoją tylko niszę, no nie, która by była bardzo prosto ze mną wiązana, prawda, że to jest takie... No twój znak firmowy, tak. No właśnie. A myślałeś może o wysłaniu na konkurs jakiś? Zagraniczny? No bo powiem szczerze, no jesteśmy teraz pod, jakby cały czas w tym wiadomościach, że złoto i brąz na European Beer Stars zdobyły polskie portery bałtyckie. No myślę, że gdybyś wysłał, to pewnie miałbyś jakieś szanse. A no kurczę, to by było dopiero informacja, nie? Tylko tu browar, porgur. Na każdy konkurs się nie da. Nie, no wiadomo. Wysłać. Jeżeli już wysyłać, to na jakiś konkretny. No generalnie problem jest na przykład dla ciebie z EBS-em, no bo on będzie. Znaczy nie, to już się wyleżakuje, bo to się wysyła gdzieś we wrześniu, nie? Po prostu musiałbyś rozlać parę butelek. Tylko nie wiem, czy, jakie tam są przepisy odnośnie tego, że piwo ma być aktualnie w sprzedaży i tak dalej, nie? To, że tam nie można takich specjalnych warek wysyłać, nie? Ale to jest inna rzecz. No, ale może do Denver. Baltic Porter tam nie jest aż tak mocno obsadzony jak India Pale Ale. To myślę, że może, ale to by dopiero był sukces. Wysłać zawsze można, ale no nie dzielmy skóry na niedźwiedziu przecież. No. No dobra, no to idziemy dalej, idziemy na fermentownię. Jesteśmy w fermentowni, to tak w miarę nowo wygląda, tak? Nowy sprzęt. No tak. Znaczy trochę widać tam, że to nie jest jakiś Kaspar Schulz. No nie Kaspar Schulz. No. Ale nie musi być, tak? Nie, absolutnie. Jakościowo jestem bardzo zadowolony z tych tankofermentorów. Chcesz się podzielić jakiej produkcji? Czy niekoniecznie? No i numero z piekar śląskich. Czyli polskie. Polskie. No i bardzo słusznie. A to... Czyli teraz trzy tanki, trzy tankofermentory, trzydziestki. W jednym z nich jest porter. W jednym z nich jest porter. Okej. Okay. A powiedz mi, czemu taka nazwa? Bo to jest 625, tak? Metrów nad poziomem morza? No bo na takiej jesteśmy wysokości. Teraz. Tutaj? Tak. Aha, rozumiem. Okej. Okay. Trzy tanki. I to wszystko? Czy inaczej, co się stało z tymi, co były jako pierwsze? Fermentor, który tutaj stał, został leżakiem. Mhm. Jeden z leżaków pełni teraz funkcję bufora na wodę zimną. Mhm. Żeby mi ułatwić troszkę życie. Mhm. No i leżaki w tym układzie mam trzy i w nich właśnie planuję, no może nie wszystkie, bo tylko dwa są chłodzone, jeden jest tylko izolowany, ocieplany. Mhm. Więc te dwa mogę śmiało na portera przeznaczyć. Na jeden. Dwa tanki chcesz przeznaczyć na portera? A dlaczego nie? No nie, no to naprawdę. Czyli rozumiem, że za rok możemy się spodziewać, że portera będzie dwa razy więcej. Taki jest plan. No, albo będzie dwuletni. Aha, jednego wypuścisz za rok, a drugiego będziesz dwa lata trzymał. No, kto powiedział, że tak nie będzie. Jeszcze nie zdecydowałem. Za rok podejmiesz decyzję. Za rok podejmę decyzję. Nie, no to powiem ci, że masz fantazję. Okej, okay, a co oprócz tego jest? Oprócz porteru jest w tanku w tej chwili? Zapomniałeś. Jest korpoludek. Korpoludek, mhm. Czyli NZ Lager, tak? Dobrze pamiętam? No już nie Lager. Zrezygnowałem z Nowej Zelandii. Aha. Ona tak
Bez pielenia na zimno nie wnosi. A nie chciałem mielić na zimno, to ma być zwykły lager i zostałem na polskich miarach tym razem. Czyli taki po prostu polski lager. Polski, tak. Jasne pełne, można powiedzieć. No. Czy pils? Czy nie masz ambicji do pilsa, czy aspiracji do pilsa? Goryczka jaka? Nie, bo polskie chmiele są, więc ani to nazwać czeskim, albo ani... Na polski może być przecież pils. No i spaceship jest. Spaceship to jest pale ale, tak? Pale ale. APA. Mhm. Tutaj z przodu wymiennik ciepła, jak sądzę. Dobrze mówię? Wymiennik, no. Też używany. Mhm. Natomiast regeneracja tego... A tu bo ten tak jest, takich beczek, to są jakieś beczki polskie czy niepolskie? To są po piwie czy po czym? Oryginalnie chyba Anglicy używają takich beczek. Mhm. Ale ja je kupiłem w Czechach. Mhm. Bo mają 100 litrów i dzięki temu grzałeczkę tylko zamontować, parę zaworków i to pełni funkcję cipa. Mam w jednym zasadę, w drugą kwas, mogę w każdej chwili to podgrzać. To mi oszczędza wodę, oszczędza czas. Rozumiem, dojeżdżasz sobie wózeczkiem, podłączasz pompę, podłączasz do tanku i sobie w kółko płynie, tak? No i bezpieczeństwo też jest większe, jeśli człowiek nie żongluje tymi wszystkimi wężami tak dużo, no to... Okej. Okay. I następne pomieszczenie to magazyn wyrobów gotowych. Tam się też udajemy właśnie. No i powiedziałem magazyn wyrobów gotowych, ale to jest właściwie po pierwsze leżakownia, a po drugie magazyn wyrobów gotowych. Za mną widzicie trzy leżaki. I rozumiem, że tamte dwa to były... nie, jeden to był tankofermentor pierwszy, tak? Ten środkowy. Mhm. Natomiast tamten to jest tak samo tej firmy, to chyba ze Skomaszu były zbiorniki, tylko został obrany z warstwy ocieplającej, postawiony pionowo i dorobiony płaszcz został. A po co? No, żeby chłodzić. No, to przecież... Aha, bo ten nie ma płaszcza, rozumiem. Ten nie ma płaszcza, tylko ma ocieplenie. Rozumiem, rozumiem. Czyli mógłbyś na przykład sobie tam schłodzić i go tu przelać? I on by trzymał tam jakąś tam, no to no, by trzeba całe pomieszczenie jeszcze składać. No ale nie wiem, no tego nie widzicie, ale tu za oknem mamy po prostu skarpę, czyli tak naprawdę mamy widok na skały. Tak, cały budynek jest wkomponowany w ziemię, ale tak jak mówiłeś, zalety są takie, że jest dosyć taki pasywny, tak? Nie nagrzewa się mocno w lecie. Znaczy, zalet jest bardzo mało, więc... Można się tym chwalić, no, prawda? No, minusem jest na pewno to, że mam taką górską działkę, no, tego się nie da ukryć. Ciężko rozbudować pewnie? Tak, to jest, to już by trzeba było się stąd wynosić, jakby tu była w ogóle dyskusja o jakimś rozbudowaniu. Mhm. Natomiast na pewno wykorzystuję, tak jak zaplanowałem, no tą skarpę jest 2,5 metra, jesteśmy obsypani ziemią, jest gruntowy wymiennik ciepła. Także w lecie, przy wielkich upałach jest tutaj w stanie temperatura podskoczyć do 20 stopni. Tak normalnie przez lato mam 16-18. No w zimie ile chcę, no bo prawda się grzeje w browarze. Także jest to też ułatwienie, bo w tej temperaturze też zauważyłem, że mikroorganizmy nie rozwijają się w takim szybszym tempie, jak powiedzmy gdzieś na warzelni czy gdzieś, prawda? Więc tą warzelnię się myje na bieżąco, a tutaj się myje tylko powiedzmy raz w tygodniu czy raz na jakiś czas. Także no jest to na pewno kolejny plus. Czynnik zmniejszający ryzyko infekcji. No tutaj widzicie last petainerów. Głównie porter czy jeszcze coś? Jest porter, jest siostra Bożenka. Tak, SB to siostra Bożenka. Tak, Galaktyka, Piwnix. Burgundowy Łowca jeszcze. LR to Luzy Rajtuzy. Luzy Rajtuzy, no tak. Powiedz mi, kto wymyślał nazwy? Ja wymyślam. Ty wymyślasz, ale powiedz mi, z czego to wynika? Bo no, oczywiście Galaktyka, Piwnix i... co tam jeszcze było? Spaceship, Luzy, tak? Luzy Rajtuzy. Luzy Rajtuzy to są inspirowane kapitanem Brombą, tak? Bombą. Powiem szczerze, nie oglądałem tego. Znaczy potem, jak już się dowiedziałem, to sobie włączyłem jeden odcinek, no okej.
Ale też Sheldonada jest inspirowana teorią Wielkiego Podrywu, tak? Tak jest. A Siostra Bożenka? To na dobre i na złe. Nie, nie, to akurat... No nie śmiałbym. To akurat... No Siostra Bożenka, no to jest receptura od Łukasza Chrząszcza, od Wetisa. Uh-huh. Czyli piwo też wardomowe. Piwo wardomowe. Uh-huh. Bardzo znany. I no utytułowany. Kiedyś zażartowałem sobie, że on jest pod opieką Siostry Bożenki, czyli Bożenki swojej dziewczyny. No. Uh-huh. I tak, jako że on był od układania receptury... Pozwoliłeś mu wybrać nazwę, tak? No, znaczy ja zażartowałem sobie, że mógłbym taką nazwę dać, im się to spodobało, no to... Okej. Okay. Jakie plany oprócz stawiania na portery bałtyckie? Powtarzanie tych, co są, czy jeszcze masz jakieś plany na jakieś nowości? Teraz zamówiłem drożdże do Weizena z fermentu mobile. Mhm. Bo jeszcze czyli mnie tu nie gwoździe było. I banany. Gwoździe i banany. Jeszcze mnie tu nie było, więc... Chciałem zrobić przede wszystkim... Koźlaka, Weizenbocka. Weizenbocka, mhm. A to wcześniej... Będzie, to będzie na wiosnę. Wcześniej może zrobię coś lekkiego. Aha. Na tym... No tak, żeby rozruszać drożdże, nie? Mhm. Czyli można się spodziewać pszenicy i Weizenbocka z Podgórza. A jak ty stoisz z wędzonymi? Robisz wędzone, czy nie lubisz wędzonych? Były gacie po tacie. Ale teraz mam drożdże lagerowe teraz w browarze. Na razie tylko korpoludek i pociągnąłem do portera z korpoludka, no ale tych drożdży jeszcze mam na tyle, że będzie koźlak, będzie delikatnie podwędzany. A dlaczego delikatnie? No bo ja... Ty nie jesteś za takim festem, tak? Okay. Chcę pozostać w tej granicy... Ale wiesz, dla zwykłych ludzi. Prawda? Ale nie, ale wiesz, przy tej skali to spokojnie możesz się fokusować na tych najbardziej ekstremalnych klientów i tak myślę, że znajdziesz zbyt. A powiedz jeszcze coś o tym porterze. To jest ten pierwszy, który dzisiaj ma prapremierę, to jest 20. Tak jest. A czym chmielony? No, nie zerkałem, ale na 100% to polski. Będzie Magnum albo Marynka. Mhm. No okej. Okay. Alkohol szacujesz na? Na 8%. 8%. No tak bezpiecznie, prawda? Bo ja nie badam w laboratorium, tylko obliczam ręcznie, więc no tak szacuję, no, żeby komuś nie wyszło, że oszukuję, że jest za mało. Czy tutaj wiszą, jak to się nazywa? Kółka gimnastyczne. Kółka gimnastyczne. No bo ty w ogóle jesteś takim... zawodowym, można powiedzieć, sportowcem, w tym sensie, że zawodowo byłeś nauczycielem WF-u, tak? Jesteś po AWF-ie. Jestem po AWF-ie, natomiast kariery jakiejś sportowej nie robiłem nigdy. No ale w karate gdzieś tam się dochrapałeś jakiegoś pasa, nie? No to wiesz, no to pas to nie jest jakieś sportowe osiągnięcie, no każdy może mieć. No nie wiem, czy każdy. Znaczy, co trzeba zrobić, żeby mieć, bo ty masz czarny pas, czy jaki? Tam są jeszcze jakieś dany, tak? No drugi dan. No, ja swego czasu też prowadziłem sekcję, uczyłem karate też, natomiast jak zacząłem browar budować, zwolniłem się z pracy i postanowiłem zakończyć ten etap, że w ogóle będę kogoś uczył. No, 10 lat w szkole wystarczy, żeby człowieka doprowadzić do ostateczności. Zwolniłem się zanim jeszcze ten browar powstał. Także w ciemno poszedłem. Aha. No, wiedziałem, że... Podpaliłeś ogon i do roboty. Zgadza się, tak. I to też dawało więcej siły może, prawda? Bo motywacji. To dużo rzeczy tutaj robiłem sam, prawda? No, jak już dach powstał, no to reszta to jest moje dzieło, no nie? Wiadomo, tam czasem ktoś pomógł i ile mógł, no ale wiesz, nie zabierzesz komuś miesiąca czy iluś z życia, żeby ci pomagał, bo nie stać było mnie na ekipę jakąś tam budowlaną, no to się robiło samemu. Mówiłeś, że duże problemy tutaj w tym, znaczy inaczej, borykasz się z problemami, z jakimi borykają się piwowarzy w Kalifornii, czyli z brakiem wody. Tutaj ogólnie ten teren cierpi, tak? Na tej suszy, która była w tym roku. Tak, cierpimy, no bo większość tutaj ujęć wodnych to są małe źródełka ujęte w jakichś zbiornikach. No i po prostu nie nadążają z napływem. Ale nie ma takiego ryzyka, że zabraknie
wody do ważenia? Czy przywożą beczkowo zamki? No to ja sobie dowoziłem ostatnio trochę wody już miejskiej, no bo wolałem mieć takie zabezpieczenie. Mm-hmm. No, żeby mi się udało, no ale po co ryzykować? Mm-hmm. No, także widzicie, nie jest takie wszystko proste, jakby się wydawało. Ale co, to znaczy, że tu sobie tutaj w czasie filtracji ten ćwiczysz? No tak, no blisko sportu człowiek jest od zawsze. Właśnie, no bo o tym nie powiedzieliśmy, powiedzieliśmy, że karate, ale ty jeszcze bierzesz udział w tych biegach rzeźnik, tak? To jest taki ekstremalny maraton, tak? To się tak nazywa? W rzeźniku tylko raz startowałem, nie podobało mi się tam za bardzo, także już chyba nie powtórzę. Ale powiedz, na czym to polega? No rzeźnik akurat jest bardzo prosty, no, trzeba z Komańczy przebiec do Ustrzyk Górnych poprzez i napić się czerwonym szlakiem. No i to masz dystans 80 km, limit czasu 16 godzin. No czyli podwójny maraton w zasadzie? Podwójny maraton. Podwójny maraton i po górach? Po górach. Ja na przykład bardziej wolę takie bardziej przygodowe. Ale jeszcze jest problem, że to jest taki trochę bieg na orientację, tak? Bo czy to jest prosta droga? Nie, on jest czerwonym szlakiem, tym głównym Beskidzkim, więc to jest takie trochę odtwórcze. No ja wolę... Nuda. Ja wolę na orientację. Też tu niedaleko mamy po górach w Limanowej Kierat co roku. Ja sercem jestem zawsze przy Kieracie, tam już 4 razy byłem, 3 razy skończyłem. Tam mamy 100 km. Na orientację zbieramy punkty, więc... Więc żeby biegać, no też trzeba nad siłą pracować, żeby zabezpieczyć aparat ruchu przed urazami. W kotłowni hantle leżą. Ketle. Ketle, tak? Aha. Tak. Bo takie, no tak, podobne do czajnika, tak, rzeczywiście. No to rosyjski wymysł. Ale ja bym powiedział, że to chyba jest z angielskiego nazwa. Bo to wygląda jak czajnik, tak, ketle. Rosjanie to inaczej oczywiście nazywają. Chyba griewki, czy jakoś tak. Nieważne. Jeszcze drążek jest, także drążek jest w korytarzu. No robi to wrażenie, nie? Znaczy nie, wrażenie to robi to, że ty 3 razy ukończyłeś bieg na orientację 100 km po górach. To robi wrażenie. To ile to trwa? No ja tam jakichś wyników nie robię. Gdzieś tam w końcówce jestem. W końcówce. No, ale... Ale w końcówce, ale tych co ukończyli, tak? Bo... Tych co ukończyli. A kończy ile? 20% tych co zaczynają? No nie. No jak powiedzmy startuje 500 osób, to 300 skończy, no to ja jestem na 200, no nie? O! No coś takiego. No mi to 23 godziny i 20 minut ostatnio. A w tym co roku, tam jesz w trakcie tego i tak dalej? No trzeba, no to już wiesz, no trzeba... Ale to co, musisz to targać ze sobą, czy są jakieś punkty takie? No punktów nie ma. No. Na rzeźniku były punkty z jedzeniem, a tutaj musisz mieć wszystko na garbie. Nie możesz pomocy od innych otrzymywać, także musisz mieć wszystko na garbie i robisz to samodzielnie. No to jest dość trudne, żeby organizm utrzymać odżywiony, nawodniony i tak dalej przez te godziny, zwłaszcza że zaczyna się wieczorem, w nocy najczęściej jest zimno. No ale też trzeba. A w jakiej porze roku to jest? W lecie, tak? W maju. No to nawet nie takim lecie. Także to ja polecam takie zabawy wszystkim, żeby utrzymać polecam formę. Dzieciom, jak mawia Wiesław Szywka. Nie no, respekt, no, dla mnie to niewyobrażalne. Chociaż pewnie jakbym dzisiaj zaczął trenować, to za 5 lat wcale, mógłbym ten. Jeżeli dasz rady przebiec 5 km, to dasz rady i przebiec 10. Nie? Jak dasz rady przebiec 40, to dasz rady i 80. No, nie? To wszystko jest dla ludzi, prawda? No tak, tak. Jeżeli ktoś myśli o wygraniu czegoś takiego, no to... Niech zacznie myśleć od dzieciństwa. No nie? To dziecko może zacząć ten. No co mówiłem, polecam dzieciom. Ale rekreacyjnie, dla utrzymania formy. No dobra, no to może spróbujemy tego porteru. Dobrze. No ale pachnie jak taki rasowy ris, mocno czekoladowy, waniliowy, mimo że bez płatków, czy z płatkami. To też zauważyłem. Nie? Jest, no normalnie, kurczę, masakra. Wanilia jest chyba jako jeden z ze związków utlenienia, nie? Tak jak właśnie szery, rodzynki, to wanilia też się tam wpisuje, to wychodziłoby od tego długiego leżakowania. No szery super, to super czułem stanka. Jak go spróbowałem.
No to teraz byłem zawiedziony, jak wczoraj sobie otworzyłem buteleczkę. Myślałem, że ta szery, no ale są inne rzeczy, prawda? W jednym momencie to się ujawnia, w drugim to... Ja bym go tanio nie sprzedawał. Znaczy generalnie nie jestem zadowolony z niego, nie? Nie no, to jest kurczę mega. Bardzo gładki, bardzo czekoladowy, bardzo taki... W ogóle nie brakuje tego nasycenia. Bo to, no, to mówiłeś, są inne że... rzeczy. Nie, ale to, ono by przeszkadzało. Ono by przeszkadzało, bo ono jest tak aksamitne, tak czekoladowe, tak gładkie. Taka... No i polecam pić w temperaturze 15 stopni. Jak najbardziej. No tak, prosiłem chłopaków w strefie, żeby go nie wrzucali do lodówki. Znaczy do chłodni. Mhm. Tam, bo oni mają chłodnie na petainery, na beczki. Także myślę, że raczej będzie cieplejszy. Nie no, to jest szałpeta. Szałpeta, to jest po prostu takie mega piwo, że niesamowite. No, w życiu bym nie powiedział, że to jest Bałtyk. Bym powiedział, że to jest po prostu Riz. Tak bogaty, tak czekoladowy, tak kremowy, tak, no nie wiem, Imperial Stout, Imperial Sweet Stout mógłby to być. Bałtyki są jednak bardziej takie, nie chcę powiedzieć wodniste, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Takie no, wytrawniejsze, bardziej cienkie. To jest bardzo bogate. Jak na 20, ja bym powiedział, że wiesz, nie chcę nikogo tutaj ten, ale niektóre risy, które piłem niedawno, które miały ekstrakt powyżej 20, 24, 27, są mniej bogate niż ta 20. Wiesz co, ja no, kilka trików wyrobiłem z domu, które tutaj są. Bo receptury twoich porterów bałtyckich są dostępne w sieci, bo jak wszystkich są. Zwycięskich piw, także bazowałeś, czy jakby coś tam zmieniałeś w stosunku na przykład do tych zwycięskich porterów? Nie da się tak, wiesz, prosto z domu. Wiadomo. To nie dlatego, że mi tu coś gorzej wyjdzie, tylko dlatego, że w domu miał człowiek więcej niedociągnięć niż tutaj. Ja tylko... Chciałem sobie, wiesz, wyobrazić efekt, wziąć te najlepsze aspekty, które w domu mi wyszły. Wiedziałem, że pewnych rzeczy uniknę, no bo tutaj mam fajne chłodzenie. No, zresztą w browarze łatwiej się robi piwo niż w domu. I wiesz, wziąłem sobie te trzy, poczytałem, przeczytałem, zamknąłem, odłożyłem i napisałem sobie recepturę. No nie? Zresztą większość rzeczy tak robię, bo z takiego... No, też i humor musi być odpowiedni, i musi być odpowiednia, nie wiem, pogoda, no nieważne, no nie? Robisz, wiesz, do tego też nastrajasz się kilka dni, no nie? Żeby to wymyślić, nie? Bo to dla a powiedz, a ta druga warka, oprócz tego, że jest mocniejsze o dwa plato, są jeszcze jakieś zmiany w recepturze, czy to jest tylko mocniejsze piwo? Nie, są zmiany, oczywiście. No ja akurat no, w porterze, no tak jak wiadomo, spaceshipa mogę robić, chcieć starać się zrobić takiego jak tego pierwszego, no nie? I to zawsze człowiek do tego dąży, no nie? Ale no ten porter, jeżeli on ma być za rok, no to ja chcę wypróbować coś innego. No także zrobiłem go troszkę inaczej. No i zobaczę co wyjdzie. No. Nie no, piwo jest mega, piwo jest po prostu mega. Tutaj mas mogą troszkę konfudować skrzynki, ale ja pomyślałem, że ten kadr jest świetny, żeby nawiązać do historyjki, gdzie o mało twoje piwo nie zostałoby zdyskwalifikowane w Żywcu, bo Andrzej Sadownik stwierdził, że ktoś, kto przysyła piwo w nieściągniętych etykietach z piwa koncernowego, to było po czym? Po Żywcu? Po EB? Nie pamiętam. Czy po Warce? Generalnie Łukasz miał takie bardzo nonszalanckie podejście do opakowania. Byle butelka była wewnątrz czysta, to reszta jest nieistotna. No i o włos tam chyba z tego, co Andrzej Sadownik opowiadał, że ktoś go tam przekonał, żeby jednak, albo nie, oni otworzyli. No to dajmy mu szansę, czy go warto przepuścić, czy nie, bo po tym, jakie ma podejście, to na pewno jest skwasz, bo jak olewa etykiety, to na pewno olewa wszystko. No i gały im wyszły na wierzch i piwo zdobyło złoty medal. No i zresztą wśród domowych piwowarów w naszym tam środowisku piwa Łukasza były znane z tego, że właśnie były z nieściągniętymi etykietami, odrapane i w ogóle wyglądały słabo. Na szczęście no, nie było jeszcze butelek, no ale etykiety mają styla.
One są trochę turpistyczne, są troszkę brzydkie w takim potocznym rozumieniu, ale jednak mają styla. Wszystkie są takie, kto je robi? No akurat Porter jest wyjątkiem, on ktoś spod innej ręki wyszedł. Ale tam też jest Łowiecka, czy nie ma? No logo moje jest, wiadomo. Aha, to logo jest, tak? Czyli logo wklejone, rozumiem. No tak jakoś wyszło troszkę przez przypadek, że ten, bo tam akurat ta dziewczyna, która zawsze mi rysuje, no to akurat coś tam nie miała czasu, ja byłem troszkę za bardzo, wiesz, nabuzowany, że to muszę zrobić, bo przecież butelka, te wszystkie wydarzenia i tak dalej, nie? Ale też do Portera było założenie takie, że ona nie będzie ani głupia, ani jakaś tam śmieszna. Czyli tamte są założenia głupie. Tak, tak. Musi być prostota, umiar, elegancja. No bo ten Porter no być może w przyszłości, powiedzmy, będzie takim moim jakimś tam produktem rozpoznawalnym, premium. No to chciałem, żeby ona była prosta. Można pokazać ludziom. Żeby można pokazać ludziom. Wiadomo, że nie wszystkim się podobają moje etykiety, no. Ale wiesz, ja nie... Ale nie, ale są konsekwentne, są wszystkie w tym samym stylu. No, może się to komuś nie podobać, ale to nie jest jakiś obrazek stokowy, tylko to jest robiona, każda etykieta jest robiona bezpośrednio do piwa, tak? Także to... Tak, tak. Ja daję tylko informację, że nazwa, dane i mówię konkretnie, znaczy opisuję... O co chodzi, tak? Jaka była koncepcja. Tak, i najczęściej bez poprawek, bez jakichś tam odrzuceń. No te etykiety przychodzą takie, jakie chcę i to, no to mnie też bawi. Mhm. I no to też takie moje podejście nie do końca poważne, no nie? Może tak w cudzysłowie powiedzieć, nie? Mhm. No, piwo to nie jest jakieś tam żyć albo nie żyć, no nie? Tylko być albo luźne, nie być. Prawda? No i być może z takiego luzu, czy tam dzięki takim luzowi wychodzą może takie portery, no nie? Nie, no to piwo jest po prostu niesamowite, naprawdę. Spokojnie mogłoby stawać w szranki w wielkim teście risów z risami i na pewno by nie było na straconej pozycji. Super bogate. No, powiem szczerze, jakbym miał powiedzieć, to pewnie najlepszy porter bałtycki w Polsce, no. Bo takiego porteru bałtyckiego, tego w takim charakterze, no, trudno trafić. Powiedzmy, że niektóre marki... Niech ludzie spróbują i zobaczymy, co powiedzą. Wierzcie mi. Nie wiem, czy spróbujecie. To jest właśnie moje pytanie. Ale jak tylko możecie, to ja bym na waszym miejscu... No nie wiem, powinieneś sklepom powiedzieć, żeby wprowadzili reglamentację, bo to po prostu ludzie pokupują na leżakowanie i inni nie spróbują. Znaczy ja nie polecałbym tego leżakowania dalej. Dlaczego? Bo rok to już jest... Znaczy wiesz, faktem jest, że ono jest bardzo ułożone. Tutaj nie ma żadnej ostrości. Było bezpieczne. Teraz był efekt przelania. Po co się coś ma zepsuć, jeżeli można wypić dobre, no nie? Bardzo dobre. Za rok będziemy próbować następnego, no nie? Na pewno będą tacy, co zachowają buteleczkę, żeby porównać za rok. Nie no, piwo jest, ale jest rzeczywiście, tu się zgadzam, jest w optymalnej formie. Tutaj nie ma już nic co leżakować, tak? Bo jest tak, jest gładkie, nie ma alkoholu, nie ma jakiejś ostrości, nie ma goryczki jakiejś nadmiernej. Wszystko jest takie, jak powinno być. Rzeczywiście tu mogą dojść tylko nuty utlenienia, a niekoniecznie one tutaj będą takie pożądane, nie? No obawa jest właśnie taka, że mogłoby się nie zepsuje, przeradzać tak? W coś mniej pozytywnego, no nie? Mhm. Więc dlatego ja polecam to wypić, no nie? Teraz. Nie, no to jest też słuchajcie, coś, co trzeba docenić, że bardzo często przy porterach bałtyckich mówi się, że trzeba je leżakować. Nie, że można je leżakować, tylko że trzeba je leżakować, bo są po prostu za młode z browaru. No ten wychodzi po roku leżakowania, no to wiecie, tutaj po prostu Łukasz zrobił za was tą robotę. A nie kusiło cię, żeby wypuścić na przykład po 3 miesiącach, niech sobie ludzie leżakują? Nie, bo no nie, no rozumiem, że nie, no bo widzę podejście, tak, że chodzi o to, żeby wypuścić już produkt skończony. No ja założyłem po fermentacji, jak jedną go kufelka napiłem się, że nie będę do niego zaglądał przez ten rok. I ja go ale nie... co, miałeś stresa, że ja go nie może próbowałem. Nie pójdzie, że pójdzie nie w tą stronę? No dużego miałem stresa. Ale wiesz, otwarcie tego zaworu po 10 miesiącach, wiesz, ręce mi się trzęsły. Otwarłem, już ledwo, wiesz, tylko trysnęło, ja poczułem zapach, no to już się uśmiechnąłem. Potem podniosłem ten kufelek do góry, dałem spróbować,
Bratu akurat był Piotrek, ten, który ze mną tutaj pracuje. No i wiedziałem, że będzie dobrze. No i to było takie uczucie porównywalne do tych pierwszych piw w domu, które człowiek zrobił i wiesz, ten pierwszą butelkę, którą otwierasz na przykład. Teraz wyszły takie nuty już bardziej porterowe, ale nadal jest bardzo gładki, bardzo, no, mówię porterowe w sensie takie ciemne słody, lekko idące w sos sojowy, ale taki bardzo, bardzo delikatny. I to już bardziej przypomina porter. Natomiast na początku to był po prostu jak Imperial Stout. 1200 butelek mówisz. A petainerów ile? Około 40. Już sprzedałem wszystko? Nie, na razie nic jeszcze nie sprzedawałem. Aha, nie ogłaszałeś w ogóle, że można zamawiać, tak? Tak. No, poczekamy aż te wszystkie wydarzenia. Te trzy wydarzenia zrobię. No tak, bo nie wiadomo, ile się sprzeda, tak? No, strefa Poznania. A będziesz miał swoje stoisko w Poznaniu, czy na jakimś innym jesteś? Centrala piwna będzie. Mhm. Ale nie zabraknie, tak? Czy jak ktoś przyjdzie w sobotę wieczorem, to będzie jeszcze? Czy bierzesz dwie beczki, jedną na jeden dzień, drugą na drugi? No nie, chyba, no nie pamiętam. No ja o tym nie decyduję. Mhm. Ja nie jestem od sprzedawania, od robienia. To już Bogdan decydował o tym, ile zamówi. Mam nadzieję, że go wystarczy. No ja tam wpadnę tylko w sobotę, będę w Poznaniu, no bo wypada się pokazać. Zresztą na konkurs też coś tam wystawiłem. To może coś odbierzesz. W następnym roku chcę zrobić kategorię Porter Bałtycki, będziemy ją ogłaszać podczas tego, to kurde, złoty medal już pozamiatany, ale macie szansę jeszcze srebro lub brąz. No nie, bo przy okazji właśnie chciałem zapowiedzieć, że tego portera nie wystawię w przyszłym roku do konkursu, tylko już nowego. No, nowego, rozumiem. Także no, żeby... Uczciwie było. Żeby było no, uczciwie, a jak wyjdzie ten drugi, no to już przecież... No, powiem, poprzeczka jest tak wysoko zawieszona, że no niestety, jak się zrobi taki wielki big success, no to chociaż było z preparatem, no to drugą warką jest ciężko zrobić taki jeszcze większy, no a często jest ciężko nawet powtórzyć to, ale życzę Ci, żeby jak najbardziej, żeby to wyszło, bo no piwo jest po prostu fenomenalne. Ty powinieneś tutaj mieć 10 tanków na te portery. A co jest na górze? No, na razie nic. No, tam będzie. No, jest magazyn słodu? Czy magazyn słodu, magazyn petainerów, schładzalnik na wodę. No, wszystko to, co tutaj niepotrzebnie mi do tej pory zajmowało miejsce. Mhm. No to, a to mówiłeś, że warzelnię zamierzasz zmienić, tak? To jakoś szybko, późno? Nie, raczej nie szybko, bo. Na razie muszą się tanki zwrócić. No, to może jest bardziej skomplikowane niż tak, wiesz, nie? No to szkoda, wiesz, o wszystkim opowiadać, no ale wiadomo, że chodzi o pieniądze, nie? No, a także no powiem Wam, że no rzeczywiście piwo robi robotę. Ciekawe, jakie będą reakcje na premierze, no ale no jakie mogą być? No podejrzewam, że kapcie pospadają. No dobra, coś jeszcze masz ciekawego do dodania? Z planów? Nie, chyba. W tym momencie nie. Czyli będziemy się widzieć w Poznaniu. W Poznaniu możecie spróbować tego porteru, czyli już za parę dni od kiedy ten film się pojawi. Potem będzie premiera w Warszawie w Hopiness, jak Hopiness. Dobrze pamiętam. 26 listopada. No musiałbym, sobota to jest. No, musiałbym. Ostatnia sobota listopada. Tak, Andrzejki generalnie. Andrzejki takie powiedzmy. W tym roku jeszcze coś nowego wyjdzie, czy? Jakieś premiery? Nie zdąży. Nie zdąży. Aha, no te pszenice będą, nie? No pszenica. Zobaczymy jak Korpoludek, no bo on już... Znaczy Korpoludek no to już powtórka, ale no, w zasadzie inne piwo, tak? Bo już nie jest New Zealand. No ale zostanie ta sama nazwa, bo jest tak blisko, zresztą nie planuję robić innych lagerów jasnych też, także... Zresztą nazwa chyba też ludzi nie no, nazwa jest dobra. Czy generalnie wszystkie nazwy są dobre? To co? Jak Wam się uda kupić, to napiszcie mi w komentarzu, jak Wam smakowało, bo jestem przekonany, że bardzo dobrze. Super, że miałem okazję to wszystko zobaczyć, no i spróbować tego piwa, no i jedziemy na premierę do strefy, nie? Do strefy. Dziękuję.